Witajcie w kolejnym odcinku LL-u Pop. Nazywam się Juliette i jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku obiecałam Wam, że omówię dzisiaj pewną płytę, ale w naszym studiu trwają modernizacje, które już niedługo będziecie mogli oglądać w moim programie. Dzisiaj, oprócz tajemniczych singli z tej płyty, chciałabym omówić dla Was aplikację Vine oraz najlepsze kompilacje i film, który wchodzi dzisiaj do kin, który nosi tytuł Bitwa Roku 3D. A na koniec konkurs. Przejdźmy teraz do omawiania singli. Pierwszym singlem, który chciałabym Wam pokazać, opowiedzieć o nim, jest Sur and Tai. Jest to pierwszy singiel z naszej tajemniczej płyty i został wydany 14 stycznia tego roku. Mogę powiedzieć, że w tym utworze rapuje Jay-Z, co może już dużo powiedzieć. A kompozycja jest w średnim tempie. Mamy tu czyste R&B. You ready, JT? I can't wait till I get you on the floor good looking. Hey, going hot so hot, just like an oven. Drugim singlem z naszej tajemniczej płyty jest piosenka Mirrors. Był to niekwestionowany hit, który zawojował listy przebojów wczesną wiosną. Tytuł nawiązuje do luster, w których widzimy swoje odbicie. Teraz. Trzecim i ostatnim singlem z tej tajemniczej płyty była piosenka Tunnel Vision. Z tą piosenką wiążą się pewne kontrowersje, ponieważ chodzi tutaj o wideoklip, gdzie występowały nagie panie. Natychmiast pojawiły się porównania do Robina Thicke i jego wakacyjnego hitu pod tytułem Blue Red Lines. Przejdźmy teraz do Vine'a, popularnej aplikacji mobilnej, której charakterystyczną cechą jest dodawanie filmików o bardzo niewielkiej długości, która wynosi 6 sekund. Tak jak już wcześniej wspominałam, była to bardzo popularna aplikacja, dopóki Instagram nie wprowadził opcji dodawania filmików. Za chwilę zobaczycie najciekawszą kompilację filmików z Vine'a. Yo, I'm just really done making these stupid chick videos, like, I just can't. Fuck! Making my way downtown, walking, motherfucker, baby. Where's the airplane? What is this? Oh, wow! It's a mountain shellfish! Never seen one in the wild before! Dzisiaj na ekrany kin wchodzi prawdziwa gratka dla miłośników tańca. Jest to film Bitwa Roku w 3D. Zbliża się coroczny turniej breakdance, na który zjeżdżają zespoły z całego świata. Chcąc wygrać, Dante prosi o pomoc byłego trenera koszykówki i razem werbują do swojej drużyny najlepszych b-boyów Ameryki. A na koniec obiecany konkurs. Będziecie mogli wygrać parę gadżetów od firmy Lupan Multimedia. A pytanie konkursowe brzmi: jak nazywa się płyta, z której pochodzą single, które dzisiaj omawiałam? Na odpowiedzi czekamy do 1 listopada, a przesyłajcie je na maila tv@lukman.pl. Tymczasem ja się żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzisiaj na ekrany kin wchodzi prawdziwa gratka dla miłośników, fanów. Jest to film... Nie tak, dla miłośników tańca, nie fanów. Weź to jeszcze człowieku spamiętaj, żeby się nie pomylić, a żeby zabrać wszystko. Dobra. No to mogę? Dobra. Jak to było? No a o co o tym filmie? Boże, powiedzcie mi coś o tym filmie. A jak to było? Szlachta? Szlachta nie. Coś tam szlachta nie pracuje, szlachta się bawi, coś takiego.
Ci, co mają na Facebookach, praca, szlachta nie pracuje. Tak. Matka z ojcem tam dychę dziennie dają, ale oni mówią, o, po co im praca? Dycha dziennie tam wystarczy. Dobra.